8 marca witam wszystkich bardzo serdecznie, a z okazji Święta Kobiet wszystkim paniom życzę Bożego błogosławieństwa, Bożego prowadzenia i Bożego pokoju na każdy dzień życia. A wszystkich nas zapraszam teraz do wysłuchania Bożego Słowa, które przygotował dla nas na dziś, na 8 marca, przewodnik z Biblią na co dzień. Dzisiaj słowa o mówieniu i słuchaniu. Pierwsze z nich to właśnie słowo z Księgi Proroka Jeremiasza z 22 rozdziału, gdzie w 29 wierszu tak czytamy. Ziemio, 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 słuchaj słowa Pańskiego. Zaś drugi tekst biblijny to fragment wyjęty z Ewangelii Mateusza, gdzie w 10 rozdziale, w 27 wierszu tak czytamy. Co słyszycie na ucho, głoście na dachach. Wiecie, drodzy, dzisiaj tekst o mówieniu i słuchaniu. I tak sobie pomyślałem, jakże inaczej wyglądałaby dzisiaj ziemia, gdyby ziemia, ludzie, słuchali słowa Pańskiego. Bo kiedy mówimy o słuchaniu w tym biblijnym kontekście, to nie chodzi tylko o wysłyszenie słowa. O to, czy ona do nas dociera, bo myślę, że z praktyki życia wiemy, że nieraz sami mówiliśmy tak, słyszeć się, albo dobra, no właśnie. A co potem? Biblijne słowo mówi o tym, że słuchanie to również wypełnianie. Że słuchanie to nie tylko wtedy, kiedy słowo do nas dociera, wchodzi w nas, ale wtedy też, kiedy pozwalamy, by wykonało w nas swoją pracę, kiedy jesteśmy mu posłuszni. I to jest to dzisiejsze wezwanie z Księgi Proroka Jeremiasza, byśmy słuchali Słowa Bożego, ale też byśmy je wypełniali w naszym życiu. A drugie słowo, słowo z Księgi Ewangelii Mateusza, to słowo, które mówi też o niebezpieczeństwie, o trudnych czasach, takich czasach, które były, są i na pewno będą, ale też o potrzebie tego, by głosić Boże Słowo. I kiedy myślę o tych trudnych czasach, to przychodzi mi do głowy kontekst właśnie starożytności, kiedy chrześcijaństwo było w swojej kolebce, kiedy w zasadzie trudno było dać mu szansę na to, że przetrwa i że będzie dalej się rozwijało, a jednak. I myślę, że tym, co tak naprawdę zaważyło na tym wszystkim, to właśnie było słuchanie Bożego Słowa i wypełnianie w życiu pierwszych chrześcijan. Że Słowo Boże było spójne z ich życiem i że ludzie nie tylko wsłuchiwali się w to, co mówią, ale przyglądali się ich życiu i wiedzieli, że to, co głoszą, jest również tym, jak żyją. I tego wszystkiego, drodzy, życzę nam, byśmy słuchali i wypełniali Boże Słowo w naszym życiu. Zostańcie z Bogiem.